Cześć, Jacek z tej strony. W tym vlogu chciałbym Wam przedstawić mój jedyny powód, dla którego nie kupię sobie Nikona D850. Po prostu mnie na niego nie stać. Jest to świetny aparat. Dla moich potrzeb jest to obecnie najlepszy aparat Nikona dostępny na rynku, a może jeszcze nawet niedostępny. Natomiast ceną nie tyle zabija, co po prostu mój wybór D800 padł po prostu w momencie, kiedy staniała ona na tyle, że miała połowę swojej oryginalnej wartości, a od 810 nie różniła się na tyle, żeby dla mnie po prostu usprawiedliwić dwukrotnie wyższą cenę. Natomiast D850 wprowadza ogromną ilość nowości do 810, przynajmniej dla mnie, a cenę trzymają chyba nawet wejściowej 810. Mi się wydaje, że ta cena będzie w okolicach 12 tysięcy złotych, 13 może. Natomiast oczekiwałem nawet dużo wyższej ceny, głównie z plotek, ale też właśnie ze specyfikacji. Nowa 850 ma już 4K, oczywiście tylko w 24 lub 25 klatkach na sekundę, w zależności od regionu. Natomiast jest to już level prosumencki, czyli zaawansowanych nawet czasem amatorów, ale konsumentów, który oferuje taką jakość obrazu i jest to 4K w pełnej klatce. Tam nie ma kropa, w przeciwieństwie do innych aparatów na rynku, które w tym segmencie ucinają obraz z matrycy. Także mamy pełne 4K właśnie w pełnej klatce. Po co mi 4K? Po to, że wszystko w przyszłości będzie kręcone w 4K, a obecnie, jeżeli kręcę w Full HD, mogę sobie zbliżyć bezstratnie na Full HD praktycznie czterokrotnie film. Nie czterokrotnie, ale no tam cztery ten, ale mogę sobie bez problemu zbliżyć film. Nie mam straty, a zdowngrade'owany film 4K do Full HD wygląda dużo ostrzej, dużo lepiej. Oczywiście wiąże się to z miejscem na dysku i takie sprawy. Tak samo większa ilość megapikseli wiąże się z większą ilością miejsca na dysku albo z mocniejszym komputerem. Ja już komputer wymieniałem przy 800. Wierzę, że 850 by też dźwignął, dlatego może w przyszłym roku na koniec. Ale wiem, że to nie będzie problem dla użytkowników posiadających już 800 albo 810, bo raczej już się przystosowaliśmy wszyscy właśnie do tych plików. Mało tego, jeżeli nie chcemy pełnych RAW-ów, znaczy pełnych RAW-ów, bez kompresji są małe RAW-y. One tam będą miały chyba 25 megapikseli. 25 megapikseli to jest więcej niż na przykład standardowy, obecny 24 megapikselowy sensor. Także mamy do wyboru, jeżeli na przykład dla mnie, jeżeli ja strzelam głównie studio, dla mnie te megapiksele są nawet czasami ważne. Jeżeli idę na koncert, bo tam głównie robię reportaż, tam robię więcej zdjęć, mogę sobie włączyć RAW-a małego, mam 25 megapikseli, wciąż pełna klatka, wciąż świetna matryca, święty autofokus z D5 i z D500, najlepszy autofokus Nikona obecnie. Mam to wszystko w tej puszce. Znaczy, mówię tak, jakbym już to miał, ale chodzi o to, wiecie, o co chodzi. Jest to wszystko właśnie w tej puszce. Mogę sobie nawet zrobić DX-a, mogę zrobić kropa, kadrowanie przy pełnej rozdzielczości. Także mam pełną rozdzielczość, biorę kropa i wykorzystuję maksymalnie najlepsze części moich obiektywów. Jeżeli ktoś fotografuje zwierzęta, bierze tryb DX małego RAW-a, jeżeli potrzebuje szybkostrzelności i ma świetną jakość, albo może zostawić sobie 46 megapikseli, ma świetną jakość, centrum obiektywu, najostrzejszy moment obiektywu i ogniskową, tam wiadomo, ten kąt widzenia razy półtorej. Jeżeli chodzi o szybkostrzelność, 7 klatek na sekundę przy tej rozdzielczości, bez gripa, a z gripem i dodatkową baterią, oczywiście koszty znacząco rosną, 9 klatek na sekundę. Ja już 800 wykorzystywałem do sportu, głównie dlatego, że świetnie ostrzy, łapie moment, ile ona, pół klatki na sekundę, 4 klatki na sekundę chyba ma. Złapie moment, nie mam tej sekwencji, ale złapie moment bez problemu.
z 7 klatkami na sekundę ja jestem ustawiony tak naprawdę. Sport z autofokusem, z D5, z D500 to będzie po prostu geniusz. Wracając też do filmowania, mamy 4K natywne, zarąbiście, ale co mi się bardzo podoba, to 120 klatek na sekundę w Full HD. Mamy świetny slow motion, albo 4-krotny na 30 klatek na sekundę, albo 2-krotny na 60. Możemy zjechać do 24 klatek na sekundę nawet. Mamy świetny slow motion w Full HD. Tam niestety występuje crop chyba do DX-a, ale to już jest wybaczalne. W normalnym filmowaniu Full HD 4K wykorzystujemy pełną matrycę, pełną klatki, jakość obiektywów, piękna głębia ostrości, pełne 4K natywnie w tym aparacie. Jest to dla mnie przyszłościowo, jeżeli chodzi o filmy, świetna opcja. Chociaż pliki pewnie będą ogromne z 4K, dla mnie to nie robi. Nie ma niby S-loga, C-loga, czegokolwiek, po prostu loga, który daje bardzo płaski profil. Dla mnie to też nie jest problem. Ja nie jestem color gradingowcem filmowym. Nie mam takiego sprzętu, żeby się tym zajmować aż tak. Dla mnie wystarczy w miarę neutralny profil, który trochę później mogę skorygować. Ja jestem urządzony. Także patrząc na moje wymagania, to co ja robię, dla mnie 850 jest świetną alternatywą dla 800, którą już mam. Nie stać mnie po prostu na nią, dlatego jej nie kupię, ale zrobię wszystko, żeby coś z tym zrobić. Może, jeżeli macie na testy, śmiało podsyłajcie, z chęcią potestuję. Jedynym problemem mogą być zawsze szkła. Póki co, jak już też wychodziła 800, to są megapiksele. To musi być jakość optyczna, która musi odwzorować tą rozdzielczość, którą aparat chwyta. Ja moją 85-1.8 kupiłem dlatego, że była druga na liście polecanych obiektywów przez DXO Marka pod względem rozdzielczości na 800. Pierwszy był 85-1.4G. Przepaść cenowa dla mnie również nieuzasadniona, tak samo jak między 810 a 800. Wolałem 1.8. W studio i tak mogę przymknąć, w plenerze w zupełności mi wystarcza. Na moim aparacie super ostra. Wiadomo, będzie więcej megapikseli, trzeba będzie dostosować może niektóry sprzęt. Starych obiektywów już, stare obiektywy nie dadzą już tej ostrości co te nowsze, ale na pewno wyjdzie lista wszystkich obiektywów wspieranych, tych rekomendowanych, a i tak dobrze wiemy, ostrość to nie wszystko. Ostrość jest czasem nawet przereklamowana. Liczy się po prostu komfort pracy i zdjęcie ostateczne. Także moja 800, mam nadzieję, że w ciągu roku, dwóch zamieni się w 850. Póki co po prostu mnie na nią nie stać, ale będę robił wszystko, żeby to się zmieniło. Dzięki bardzo za obejrzenie filmu i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!